W pierwszym meczu nowego sezonu Radomianie rywalizowali z Beniaminkiem rozgrywek, czyli z Miedzią Legnica. Do przerwy goli nie było. Niedługo po rozpoczęciu drugiej części meczu to goście wyszli na prowadzenie po pięknym uderzeniu Macieja Śliwy. Radomiak wyrównał 10 minut przed końcem po również bardzo ładnym trafieniu Dawida Abramowicza i mecz zakończył się podziałem punktów. Przede wszystkim czujemy na pewno niedosyt, bo byliśmy zespołem lepszym, który grował, dominował na boisku. I ten punkt na pewno nas nie zadawala, bo chcieliśmy zdobyć 3. Z przebiegu meczu można powiedzieć, byliśmy zespołem bardziej, który kreuje, tworzy sytuację, ale ostateczny wynik 1-1 na pewno nas nie zadawala. Zieloni byli w spotkaniu z Miedzią mocno nieskuteczni. Brakowało decyzyjności, oddania strzału, bo to co pan powiedział, dużo razy byliśmy w polu karnym przeciwnika po dobrej grze kombinacyjnej, gdzieś oskrzydlających i tam trzeba oddawać strzały, szybciej się decydować. Można powiedzieć, że po takiej przewadze tracimy w prosty sposób bramkę i później trzeba gonić. Dobrze, że zespół pokazał charakter, na pewno dograł do końca. Tak jak powiedziałem, wynik remisowy na pewno, punkt dodany jest punktem dodanym, ale my się z tego nie cieszymy, bo powinniśmy zrobić więcej. W drugiej kolejce Zieloni zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Mielec, która w pierwszej serii gier sensacyjnie pokonała mistrza Polski Lecha Poznań 2-0. Mecz ten rozegrany zostanie w poniedziałek, 25 lipca.